Cześć, dzień dobry moi podcastowicze, z tej strony Wiktor Doktor, a to jest podcast BSS bez tajemnic. Dzisiaj odcinek 99 i powiem wam, że jestem mocno podekscytowany tym, że no już kolejny odcinek będzie odcinkiem numer 100. Tak, to poszło bardzo szybko. No, początek całego podcastu był w dniu 17 września 2019 roku, czyli jakby nie było 5 miesięcy z malutkim okładem temu. No i idzie to, idzie, a tematów cała masa i powiem wam szczerze, że zastanawiam się, jak o tym wszystkim mówić w taki w miarę szybki i treściwy sposób, no bo jest tych tematów po prostu od groma. Ale jest też drugi powód mojej ekscytacji, a mianowicie taki, że już za 3 dni, czyli 1 marca 2020 roku, odbędzie się finał konkursu Podcaster roku 2019, a moja skromna osoba jest jedną z tych, które są nominowane do tej nagrody. No, mam oprócz siebie 47 konkurentów, teraz wszystko w rękach jury. Już w tej chwili mocno trzymam kciuki za siebie, no co tutaj, nie będę skromny w tym obszarze, ale też i za wszystkich pozostałych. Nieważne jest, kto tą nagrodę wygra, dlatego że wszyscy ci ludzie na liście nominowanych do nagrody podcastera roku 2019 to ludzie z ogromną pasją, wiedzą i chęcią do dzielenia się nią. Także ktokolwiek wygra, na pewno będzie to bardzo zasłużona nagroda. Ale dobra, przejdźmy sobie do dzisiejszego odcinka. Z racji mojej pracy, zainteresowań, ale też i otoczenia, w którym się znajduję, cały czas mam do czynienia z różnego typu usługami, które można realizować w modelu outsourcingowym. Tak, takich usług jest od groma, bo większość z Was, którzy słuchacie ten podcast, najprawdopodobniej należycie do świata biznesu, który albo dostarcza usługi w modelu outsourcingowym, albo reprezentuje sektor usług wspólnych, albo jest klientem branży outsourcingu i nowoczesnych usług dla biznesu. Stąd pytanie, co można i w jaki sposób dostarczać do klienta zewnętrznego. Ja natrafiłem na kolejną usługę, która została bardzo dobrze sprecyzowana i opisana. Nie jest to usługa jakoś super mocno nowa, ale jest dosyć pomocna dla klienta biznesowego i to szczególnie z branży, jaką jest branża centrów usług wspólnych albo outsourcingu procesów biznesowych. Usługa, o której dzisiaj Wam parę zdań powiem, nazywa się Contracting SSC BPO. I co to takiego jest? No, jest to elastyczna forma zatrudnienia zewnętrznych specjalistów o wybranym przez klienta zakresie kompetencji. Mówiąc po ludzku, jest to wynajem wykwalifikowanych specjalistów na dowolnie zdefiniowany czas i dotyczy to realizacji konkretnego projektu. Możecie sobie po prostu przy współpracy z firmą zewnętrzną poprosić o wsparcie Was w bardzo szybkim dostarczeniu zespołu na realizację Waszego projektu. Za chwilkę Wam powiem, kogo to może dotyczyć, jak szybko się to odbywa, ale sama idea skorzystania z zewnętrznej organizacji, a niekoniecznie uruchomienia tylko własnego procesu rekrutacyjnego, no jest już dosyć pomysłem ciekawym, dlatego że ogranicza nam czas realizacji takiego zadania, szczególnie gdy mamy dużą presję. Więc przy braku ludzi można ominąć długi okres rekrutacji i przy pomocy zewnętrznej firmy szybko zbudować zespół. Jest to coś w rodzaju takiej szybkiej grupy ratunkowej. Może Rescue Team, to nie wiem, czy tu najlepiej pasuje, ale tak, można w bardzo szybki sposób zbudować zespół, który od razu podejmuje się pracy, no i podlega pełnym prawom współpracy z firmą zewnętrzną, czyli jest oparty również o umowy jakościowe, KPI-e i tym podobne elementy. No jakie można z tego tytułu odnieść korzyści? Przy braku konieczności zwiększania tak zwanego headcountu, czyli własnych zasobów ludzkich, nagle uzyskuje się dostęp do ludzi i przede wszystkim ich umiejętności w bardzo szybkim czasie. Oznacza to wręcz ograniczenie zaangażowania zespołu HR-owego, gdyż cała praca jest realizowana w modelu outsourcingowym, a samo zatrudnienie ekspertów w wybranej dziedzinie na określony czas przy elastycznej formie zatrudnienia, no, odbywa się
bardzo szybko i można tutaj podejmować rekrutację bądź zbudowanie takiego zespołu w modelach zarówno opartych o umowę o pracę, B2B czy umowę zlecenia. Finalnie wszystko oznacza, że obniża nam się koszt rekrutacji. No dobrze, no to w takim razie przyjrzyjmy się, na jakich stanowiskach tego typu usługa w branży BPO i SSC mogłaby być realizowana. No jest to dosyć szerokie spektrum, bo mówimy tutaj zarówno o wprowadzaniu takich kontraktorów, tak to nazwijmy, na profile stanowisk i na projekty, jakimi są działania chociażby customer serwisowe, związane z zakupami, logistyką, działaniami prawnymi, IT helpdeskiem, w obszarze finansów, księgowości, ale także i w działach HR. Mówimy tutaj również o wspieraniu projektów o charakterze marketingowym czy też wsparcia sprzedażowego. Mówimy również o procesach wspierających operacje bankowe, ale możemy do tego także dołączyć multijęzyczną rekrutację, czyli wyobraźmy sobie, że potrzebujemy zbudować szybko zespół do obsługi nie jednego, ale wielu różnych krajów i tym samym w obsłudze wielu różnych języków. Całym kluczem tej usługi jest to, że należy ją zrealizować szybko, a nie rozłożyć na wielomiesięczne okresy budowania kilkudziesięcioosobowego zespołu. I kto takie usługi robi? No, taką usługę o nazwie Contracting SSC BPO na przykład świadczy firma Antal, także polecam, żebyście przyjrzeli się tej firmie, jeżeli poszukujecie tego typu rozwiązań. No ale pytanie, czy jest to usługa, która jest dostarczana, nazwijmy to teoretycznie, czyli że jest sobie firma, która wymyśliła, że a, będziemy takie rzeczy robić. No nie, są to konkretne działania, które już są realizowane i są oparte o faktyczne projekty. Mało tego, projekty o dosyć sporej skali, bo skala może być tutaj różna. Może dotyczyć projektów od kilku do kilkudziesięciu, a może nawet i kilkuset osób, ale dam Wam przykład, taki jeden przykład, że można zrealizować rozpoczęcie pracy przez 60 nowych osób w raptem 30 dni, a następnie od razu uruchomić projekt i kontynuować jego rozwój przy pełnej obsłudze kadrowej na zewnątrz. I co taka obsługa w sobie zawiera? No, zawiera zarówno ofertowanie pracy poszczególnym kandydatom, którzy pod taki kontrakt mieliby być podczepieni, później obsługę samych usług, umów kontraktingowych, potem oprócz tego oczywiście w ramach tego mieści się i mieszczą się i badania związane z medycyną pracy, szkolenia BHP, ale później i rozliczenia pracy i późniejsza wypłata wynagrodzeń i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Czyli wszystko, czym są zobowiązane do pracy wewnętrzne struktury HR-owe, można oddać na zewnątrz. Mało tego, pod pełną kontrolą i przy ograniczeniu kosztów i jeszcze przy odpowiedniej gwarancji wykonania usługi. Tak, więc tak wygląda pokrótce, bardzo szybko, wręcz ekspresowo usługa, jaką jest contracting w SSC BPO. Zachęcam Was do poszukania sobie więcej wiedzy na temat tego, gdyż, jak znam życie, część z Was czasami ma potrzebę zbudowania bardzo szybko zespołu i zastanawia się, w jaki sposób można taki zespół zbudować, skąd wziąć szybko kompetencje, czy po pozyskaniu takich kontraktorów zachować ich u siebie, czy może po prostu zakończyć z nimi współpracę po zakończeniu tego dedykowanego jednego projektu. No to tutaj odpowiedzią jest usługa contractingu SSC BPO. Dzięki Wam serdecznie, że byliście dzisiaj ze mną. Ja nazywam się Wiktor Doktor, a to jest podcast BSS bez tajemnic. No i jutro kolejny odcinek. Odcinek numer 100. Pierwsza duża, okrągła liczba odcinków, które mamy za sobą. Dzięki Wam serdecznie jeszcze raz za dzisiaj. Na razie. Cześć.